Pływanie na kajakach jest moją pasją, bo jest bardzo interesujące i lubię pływać na tym kajaku. To bardzo fajne uczucie jest. Mam na imię Maja i mam 11 lat. Interesuję się kajakami no gdzieś tak od ponad roku. Na początku zaczęłam pływać na kajaku niewywrotnym, chociaż może jeden raz się wywaliłam, ale później wychodziło mi coraz lepiej i coraz na lepsze łódki przechodziłam, aż na bardzo cienkie, jak teraz pływam. Uczęszczam do UKS Doliny Białystok sekcji kajakowej. Trenujemy 6 dni w tygodniu i czwartki mamy wolne. Trenerem moim jest Sandra Skowrońska. No i jest jeszcze trener Paweł Skowroński. Sandra Skowrońska, trenerka Maji Juchno. Trenuje Maję od prawie że roku. Od samego początku wykazywała bardzo duże chęci do treningu, bardzo się angażowała, bardzo organizuje mi grupę. Dzięki temu jest super rywalizacja między zawodnikami, co motywuje całą ekipę. Wiąże przyszłość z kajakami taką, że chcę zostać mistrzynią olimpijską w przyszłości i chcę być w kadrze narodowej. Maja już w tym roku zdobyła złoty i srebrny medal w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, także jest to bardzo dobry prognostyk na kolejne lata, by wytrenować przyszłego czy przyszłą mistrzynię olimpijską. Dzięki kajakom mogę pojechać prawie w każde miejsce na zawody. Poznaję nowych kolegów i koleżanki. No i też zawdzięczam kajakom zdobywanie medali. Mój kajak jest bardzo jakby cienki, czyli nie tak na przykład jak polo, bo on jest gdzieś taki, a mój kajak jest gdzieś taki. I ogólnie mój kajak nazywa się Queen i jest w kolorze seledynowym. I różni się na przykład od Kanadyjek tym, że na kajaku się siedzi, a na Kanadyjce klęczy. I też jest tak, że moje wiosło wygląda inaczej niż wiosło kanadyjkowe. Moje wiosło kajakowe różni się od kanadyjkowym tym, że ma dwie łyżki, czyli oto, które jakby łapią wodę i dzięki temu może na popłynąć. No i jest ono lekkie. Żeby zachęcić inne na przykład dzieci do chodzenia na kajaki, pewnie bym powiedziała, że na kajakach jest bardzo fajnie, że mamy miłych trenerów, że wyjeżdżamy na różne zawody w zimę i w lato.